Dzień dobry, nazywam się Tomasz Mazur i jestem współczesnym praktykującym stoikiem. W poprzednich dwóch nagraniach opowiedziałem tutaj o stoicyzmie. Najpierw mówiłem o doktrynie stoickiej jako całości oraz o jej kontekście historycznym. Potem mówiłem o tym, na czym właściwie polega praktykowanie stoicyzmu. Podkreśliłem też, że moim zdaniem stoik to jest ktoś, kto praktykuje. To znaczy, że to jest osoba, która wykonuje pewne działania. I że potem możemy odróżnić stoika od innych osób. Że po pierwsze podziela pewien światopogląd, a po drugie w związku z tym światopoglądem regularnie w swoim życiu podejmuje określone działania, które mają na celu zmienić jego stan umysłu. Możemy sobie postawić pytanie i odpowiedzią na to pytanie jest obecne nagranie, którego teraz słuchasz. Pytanie o to, na ile aktualna jest praktyka stoicka współcześnie. Czy dzisiaj, interesując się stoicyzmem i załóżmy rozważając zostanie praktykującym stoikiem, a ja taką osobą właśnie zostałem, z jakiego rodzaju spotkamy się i z jakiego rodzaju będziemy się borykać przeciwnościami specyficznymi, charakterystycznymi dla naszej epoki? A może w ogóle należy sobie postawić pytanie, czy to jest jeszcze dzisiaj aktualne, czy my przypadkiem jako ludzkość, jako cywilizacja albo ze względu na specyficzny zbiór problemów, z jakim się dzisiaj borykamy, już jakoś po ten stoicyzm sięgnąć nie możemy, bo potrzebujemy zupełnie innych narzędzi do rozwiązywania wyzwań, do borykania się z wyzwaniami, przed jakimi stajemy. Na te pytania chciałbym teraz spróbować odpowiedzieć, opowiadając jednocześnie o tym, jak wygląda w moim rozumieniu współczesna praktyka stoicka. Jules Evans w Wielkiej Brytanii, Donald Robertson w Kanadzie, następnie w Stanach Zjednoczonych Eric Wigard, Ryan Holiday czy William Irving, w Polsce Piotr Stankiewicz, oni także ja, Tomasz Mazur. To tylko kilka nazwisk osób, które bardzo poważnie, współcześnie identyfikują się ze stoicyzmem, pokazując swoim życiem, swoimi tekstami, swoim świadectwem, nagraniami można śledzić na YouTube. Na przykład jest bardzo dużo nagrań, pokazują, że te stoickie metody, postawa stoicka, światopogląd stoicki jest dziś nie tylko aktualny, ale wręcz być może w niektórych przypadkach niezbędny. I że jest cały czas do zastosowania. Zastanówmy się jednak chwilę, przyjrzyjmy się tym praktykom i zastanówmy się, na czym polegałaby, powiedzmy, różnica główna między tym, jak dzisiaj się praktykuje stoicyzm, a antycznym stoicyzmem, o czym trzeba pamiętać. Od tego chciałbym zacząć. Ja widzę przede wszystkim dwie fundamentalne różnice między praktyką stoicką antyczną a współczesną. Pierwsza różnica polega na odejściu od stoickiego esencjalizmu. Jakkolwiek wielu ludziom wydawałoby się to wciąż atrakcyjne, to na gruncie współczesnej kultury i filozofii, a stoicyzm jest filozofią, nie da się już dłużej esencjalizmu bronić. I trzeba po prostu inaczej uzasadniać doktrynę stoicką niż w sposób esencjalistyczny. Ja wyjaśnię, jak rozumiem oczywiście ten esencjalizm. Esencjalizm jest stanowiskiem filozoficznym głoszącym, że w świecie istnieją jakieś natury i esencje odwieczne, które jeśli je właściwie zrozumiemy, to pozwolą nam także wyciągnąć wnioski natury etycznej, w szczególności jak należy żyć, jeżeli mówimy o człowieku. I taką esencją w starożytnym stoicyzmie i nie tylko w stoicyzmie
dla całej starożytnej filozofii, bo to był dominujący model myślenia w ogóle o świecie i o człowieku, taką esencją, istotą, naturą jest natura człowieka. Wyobrażano sobie, że człowiek ma jakąś niezmienną, odwieczną, idealną naturę, którą jeżeli zrozumiemy i z którego to rozumienia, jeśli wyciągniemy właściwe wnioski, będziemy umieli właściwie żyć i dzięki temu właściwemu życiu osiągniemy stan spełnienia. Jest jakiś człowiek, człowiek jest jakiś z natury i z tego da się wywieść, jak powinien żyć. Rozumowano tutaj przez analogię ze zjawiskami przyrodniczymi, w szczególności sadowniczymi czy ogrodniczymi. Jeżeli zrozumiemy, jakiej gleby potrzebuje dana roślina, jakiego nawozu, jakiego rodzaju uprawy, no to ta roślina wyda wtedy najbardziej, jeżeli będziemy te rzeczy wykonywać wszystkie, to ta roślina wtedy wyda najbardziej dorodne owoce. Tak samo filozofowie stoicy myśleli o człowieku. Jeżeli zrozumiemy naturę człowieka, to jeżeli się nią odpowiednio zaopiekujemy, to ona wtedy wyda dorodne owoce. Niestety w historii kultury, jak spojrzymy na świat, na człowieka, na kondycję człowieka, zauważymy, że istnieje bardzo wiele, bardzo różnych sposobów myślenia o tym, kim jest człowiek. Jak powinno wyglądać dobre życie ludzkie, takie życie, które niesie spełnienie. Już w starożytności mieliśmy wiele różnych modeli spełnienia. Zestawmy na przykład ze sobą epikureizm i stoicyzm. Mimo pewnych podobieństw w postaci dystansu do okoliczności zewnętrznych życia, epikureizm opierał się na zupełnie innej zasadzie, jako wyrażającej naturę człowieka, niż stoicyzm. O ile stoicyzm, tak jak mówiłem już tutaj w poprzednich nagraniach, jest filozofią kładącą nacisk na dyscyplinę i na wysiłek, o tyle na przykład epikureizm kładzie nacisk na spokój takiego, mówiąc kolokwialnie, wewnętrznego luzu, dystansu polegającego na rozluźnieniu, nie na niezaangażowaniu w cokolwiek. Stoicy uważali, że człowiek się spełnia jednak zasadniczo jakoś w zaangażowaniu, a nie na dystansie do angażowania się w cokolwiek. I mamy wiele tradycji duchowych, każda z nich trochę inaczej przedstawia to, jaki człowiek powinien być z natury i bardzo ciężko jest znaleźć dla nich jakiś wspólny mianownik. W szczególności w dzisiejszym świecie, gdzie tak bardzo na przykład dużą rolę odgrywają intensywne emocje. Trudno sobie wyobrazić uczestnictwo w sposób czysto stoicki w większości wydarzeń sportowych współcześnie, gdzie jednym z głównych metod czy narracji jest właśnie położenie bardzo dużego nacisku na przeżywanie, na silne emocje, na pobudzenie. Jest to konsekwencja zupełnie innego modelu myślenia o człowieku. Modelu, który taki współczesny filozof Charles Taylor określił mianem ekspresywistycznego. Że człowiek jest istotą, która dąży do jak najintensywniejszego wyrażenia wszystkich wewnętrznych stanów, do przeżywania siebie, swojego życia i otoczenia, i pełne życie to jest życie najbardziej przeżywające. Ale to nie jest zupełnie stoicki model myślenia o człowieku. Ja zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że nie ma jakiegoś uniwersalnego modelu dzisiaj o człowieku. Nie ma uniwersalnego modelu bycia człowiekiem dzisiaj. Nie da się wyciągnąć wniosków z tego, jaki człowiek powinien być, badając samą naturę człowieka, bo ta natura jest po prostu plastyczna, się zmienia wraz z kolejnymi epokami. Widzimy też, że człowiek się powoli stopniowo zmienia, nasz mózg się zmienia. A więc nie ma jakiegoś jednego statycznego modelu, a to zakłada esencjalizm. A więc trzeba myśleć raczej o człowieku jako o zbiorze pewnych możliwości. Stoicyzm jedną z tych możliwości eksploruje, pokazuje, że to jest możliwość, która daje człowiekowi dość intensywną satysfakcję i też dużą odporność na okoliczności życia, w szczególności na przeciwności, jakie w tym życiu mogą nas spotkać. Więc to byłaby pierwsza różnica, odejście od esencjalizmu. Nie natura, tylko możliwości. Druga różnica fundamentalna, która ściśle się wiąże z tą pierwszą różnicą, moim zdaniem, to jest różnica polegająca na tym, że antyczni stoicy właśnie dlatego, że byli esencjalistami i właśnie dlatego, że wierzyli, że oni jako jedyni mają wgląd w to, jaki jest człowiek i potrafią jako jedyni udzielić właściwej odpowiedzi na pytanie o to, jak należy żyć po ludzku,
Druga różnica polega na tym, że odchodzi się od ekskluzywności i wyłączności we współczesnym stoicyzmie. My, współcześni stoicy, ja tak rozumiem współczesny stoicyzm, nie wierzymy już w to, że my jako jedyni mamy patent na szczęście, że wszystkie inne drogi, jakimi zdążają ludzie, wiodą ich wyłącznie do niespełnienia i do upadku, podczas gdy jedynie na gruncie stoicyzmu można osiągnąć szczęście i doskonałe spełnienie. Ja jestem przekonany o tym, że praktykując różne metody życia, różne techniki pracy nad sobą, można osiągnąć różne stany. Część z nich, duża część z nich odznacza się poczuciem spełnienia i że ja uważam, że one są nieporównywalne. Nie ma czegoś takiego jak felicytometr, maszyna do przeliczania poziomu szczęścia. Nie da się tego zmierzyć. Możemy badać mózg ludzki i patrzeć, jak się zachowuje. Możemy prosić ludzi o to, żeby opowiadali, na ile się dobrze czują w efekcie wykonywania pewnych działań, ale my nigdy do końca nie jesteśmy w stanie zmierzyć i porównać ze sobą tych stanów, bo to są tak zupełnie inne stany. Więc też nie możemy powiedzieć, który jest lepszy, właściwszy. One są po prostu inne. I na tym chyba też zasadza się współczesny stoicyzm. Jest to pewnego rodzaju oferta, która człowiekowi jest przedstawiana. Jeżeli ją podejmiesz, to możesz osiągnąć to a to. I stoicyzm opisuje, jaki jest efekt praktyki stoickiej. Natomiast już dzisiaj, moim zdaniem, stoik nie jest w stanie powiedzieć, że to jest jedyny słuszny wybór i jedynie słuszna droga. To jest druga fundamentalna różnica. Dość często współczesny stoicyzm przedstawiany jest w kategoriach technik mentalnych i wyłącznie technik mentalnych. Takich technik, które mają na celu uspokojenie emocji, poradzenie sobie z wartościami, w sensie priorytetów, poradzenie sobie z trudnymi życiowo sytuacjami, też z zarządzaniem czasem, swoim życiem generalnie. W tym sensie stoicyzm jest często sprowadzany do poziomu pewnego coachingu, filozoficznego coachingu czy poradnictwa filozoficznego, podczas gdy traci się przez to z horyzontu, moim zdaniem, szerszą perspektywę w postaci filozofii stoicyzmu rozumianego jako doktryna filozoficzna, jako światopogląd, jako podejmowanie ważnych wyzwań intelektualnych, a przede wszystkim także jako postawa etyczna. Relacje między ludźmi zawsze stwarzały cały szereg problemów i dylematów etycznych. Można powiedzieć, że współczesny świat w ogóle także w wymiarze już nie tylko relacji międzyludzkich, ale także relacji między człowiekiem a przyrodą, człowiekiem a naturą. Ten świat stawia przed nami cały szereg pytań i dylematów o charakterze etycznym. Stoicyzm jako filozofia zawsze podejmował te dylematy i ja sobie też nie wyobrażam stoicyzmu bez świadomości, pogłębionej świadomości etycznej. Stoicyzm to nie tylko spokój wewnętrzny i harmonia ducha, ale to także nieustannie podejmowany i pogłębiany wysiłek w dążeniu do bycia dobrym człowiekiem, dobrym wobec innych i wobec świata. Podsumowując krótko to, co tutaj w tym nagraniu już powiedziałem, stoicyzm współczesny odchodzi od esencjalizmu. Nie wierzy już w to, że człowiek jest statycznym, niezmiennym bytem. Raczej postrzega człowieka w kategoriach wielości możliwości, wielu potencjałów. Także nie rości sobie pretensji do tego, że posiada wyłączność i monopol na ideał dobrego życia i tylko on oferuje taki ideał. Wreszcie następnie cały czas, moim zdaniem, oprócz treningu duchowego i mentalnego, który oferuje i który jest wciąż aktualny, ten stoicyzm także oferuje refleksję filozoficzną i przestrzeń do podejmowania współczesnych, ważnych dylematów etycznych. Podejmowanie na gruncie specyficznych, stoickich, moim zdaniem wciąż aktualnych, etycznych rozróżnień.
Z jakimi jednak tak rozumiany stoicyzm boryka się, tak rozumiana współczesna praktyka stoicka boryka się dzisiaj najważniejszymi wyzwaniami? Już powiedziałem o tym, że jest to stoicyzm trochę inny od starożytnego, wciąż aktualny, ale trochę inny. Natomiast na ile inny jest człowiek współczesny? Co nowego takiego jest we współczesnym człowieku, co może nam jakoś tą współczesną praktykę stoicką utrudniać? Ja widzę dwa takie elementy, czy dwie takie rzeczy, które mogą okazać się trudnością bądź przeszkodą dla wielu ludzi w podjęciu praktyki stoickiej. Pierwszy taki element, o którym już trochę powiedziałem w poprzednim nagraniu, jest to uwaga albo zdolność do skupienia się. Żyjemy dzisiaj w świecie, który nieustannie nas rozprasza. Jesteśmy nieustannie poddani całemu szeregowi doznań i bodźców dźwiękowych, słuchowych, w bardzo dużym stopniu elektronicznych, w efekcie czego nigdy do końca nie przebywamy sami ze sobą, tak żeby w swoim wnętrzu rozważyć to, co dla nas jest ważne, a także żeby przeprowadzić jakieś operacje umysłowe, które nazywają się właśnie ćwiczeniami duchowymi, stoickimi. I cały czas jesteśmy bodźcowani, jesteśmy zalewani informacjami, cały czas zmusza się nas, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby nieustannie reagować na to, co nam się przydarza. Tymczasem, tak jak to starałem się podkreślić w poprzednim nagraniu, istotą praktyki stoickiej jest pewna praca umysłowa wymagająca dyscypliny i skupienia, a więc pewnego rodzaju odcięcia się, umiejętności mentalnego odcięcia się od zewnętrznych bodźców. Sukces ćwiczeń duchowych stoickich, tych, które są esencją praktyki stoickiej, tych z obszaru trzech wspomnianych tutaj przeze mnie w poprzednim nagraniu dyscyplin. Otóż ten sukces jest niemożliwy bez zdolności do skupienia się, a w szczególności zdolności do zapanowania nad własną wyobraźnią. Użyłem słowa wyobraźnia, które mnie osobiście jako współczesnemu praktykowi stoickiemu narzuca się jako jedno z najważniejszych pojęć w praktyce stoickiej. Ja myślę, że w starożytności filozofowie, kiedy oddawali się refleksji i praktykowali stoicyzm, nie musieli uzmysławiać sobie znaczenia tego terminu, natomiast mi ono się narzuca jako jedno z najbardziej istotnych pojęć w praktykowaniu stoicyzmu i jedno z najbardziej istotnych doświadczeń. Ja przypomnę, co to znaczy wyobrażać sobie. Wyobrażać sobie, to znaczy umieć sobie przedstawić pewien obraz samemu. Obraz, który jest konsekwencją jakichś moich przemyśleń, mojej intencji zobrazowania sobie czegoś. Tym, co w praktyce filozoficznej sobie obrazujemy, to są różne rzeczy. Przede wszystkim obrazujemy sobie trzy rzeczy. Po pierwsze, obrazujemy sobie siebie. Żeby dokonać przeglądu siebie, czy rachunku sumienia w ramach filozoficznej praktyki, ja muszę umieć zobaczyć siebie. To znaczy, ja muszę w głowie sobie zobrazować siebie. Dzisiaj w psychologii często w tym kontekście mówi się o mapowaniu, o robieniu sobie mapy samego siebie, gdzie ja mogę w skupieniu, w stanie wyciszenia i takiego stanięcia z boku siebie, zobaczyć sobie siebie i poddać badaniu to, co we mnie dobrze działa ze względu na moje życiowe cele, a co wymaga korekty. Otóż sukces w tym przedsięwzięciu jest możliwy wyłącznie wtedy, kiedy ja naprawdę umiem sobie siebie wyobrazić i siebie zobaczyć. Do tego kluczowa jest wyobraźnia, więc obrazowanie sobie czegoś. Drugi typ pracy wyobraźni niezbędnej w praktyce duchowej, w szczególności w stoickiej praktyce duchowej, to jest wyobrażanie sobie wartości. Kiedy mówiłem wcześniej o tym, że w poprzednim nagraniu o tym, że jednym z elementów praktyki stoickiej, filozoficznej praktyki stoickiej jest układanie sobie swoich wartości w hierarchię, używałem na przykład między innymi w tym kontekście pojęcia priorytet, posiadanie priorytetów.
Każdy z nas, każdy człowiek współczesny posiada jakieś priorytety. Ale żeby naprawdę z tymi priorytetami pracować, żeby one w naszym życiu naprawdę oddziaływały, my musimy umieć je sobie wyabstrahować, wyjąć je z kontekstu. Z kontekstu naszego życia nazwać je, zrozumieć, co one dla nas znaczą. I następnie tak wyjęte na bok te priorytety trzeba sobie zestawić z innymi naszymi pojawiającymi się nam w naszym życiu na różnych etapach celami i zastanowić się, które są ważniejsze, jakby dokonać pewnego ważenia, pewnego zestawienia wartości tych priorytetów. I to jest operacja, która się może dokonać tylko dzięki wyobrażaniu sobie ich, zobaczeniu, czym one dla mnie są i do czego mi one prowadzą jako człowieka. Następnie dzięki temu wyobrażaniu sobie tych moich priorytetów ja mogę się sobie wyobrazić jednocześnie ich kolizję. Żyjemy na co dzień nieświadomi tego, że między naszymi ważnymi celami zachodzą możliwe konflikty i w efekcie, kiedy one są dla nas równie ważne, narażamy się na cierpienie, bo nagle się okazuje, że coś, co jest dla nas super ważne, tego nie możemy zrealizować, bo nie poddaliśmy tego refleksji, nie zwizualizowaliśmy sobie możliwych konsekwencji, następstw realizacji w naszym życiu tych priorytetów na bardzo wysokim poziomie zaangażowania. Nie zauważyliśmy w związku z tym, że one mogły wejść w konflikt ze sobą. Możemy to zobaczyć tylko dzięki wyobrażeniu ich sobie w pracy. I to wyobrażanie sobie się dokonuje między innymi w praktyce stoickiej podczas przeglądu siebie. Wyobrażamy sobie swoje priorytety i patrzymy, gdzie one nas prowadzą. Trzeci rodzaj wyobrażania sobie i czwarty w końcu rodzaj wyobrażania sobie to jest ten rodzaj wyobrażania sobie, który rozgrywa się w naszej głowie przed naszymi duchowymi oczami, kiedy praktykujemy niektóre ćwiczenia stoickie. Podawałem w poprzednim nagraniu przykłady, na przykład premeditatio malorum, albo podawałem przykład perspektywy kosmicznej. Sukces tego rodzaju ćwiczeń stoickich jest wprost proporcjonalny od siły wyobrażenia sobie i na ile to moje wyobrażenie, które ja sobie przedstawiam, na mnie oddziałuje. Proszę sobie wyobrazić w tym celu, że jesteś w kinie i oglądasz film, jakiś katastroficzny film i obrazy cię, że tak powiem, zniewalają, oddziałują na twoją wyobraźnię, na twoje zmysły, także podczas oglądania tego seansu przeżywasz realny niepokój. Że ta katastrofa, która się rozgrywa przed tobą na ekranie, jakoś faktycznie, realnie cię dotyczy. To jest właśnie wyobrażanie sobie, tylko że to jest wyobrażanie sobie, które właśnie jest nam narzucane z zewnątrz. Są obrazy z ekranu kinowego, które atakują nasze zmysły, uruchamiają nasze emocje i to się dzieje bez naszej kontroli. To są obrazy, które nami kierują. W praktyce stoickiej chodzi o to, żeby mieć kontrolę nad swoją wyobraźnią, żeby umieć sobie przedstawić takie obrazy, takie jak w kinie, jakby niejako sobie wyświetlać pewne rzeczy, żeby na nie w określony sposób reagować. Istotą perspektywy kosmicznej jest stworzenie sobie takiego obrazu, na który zareagujemy określonym stanem i na który będziemy mieli wpływ, na który będziemy kontrolować. Nie reżyser filmu, który jest nam wyświetlany na ekranie telewizora, komputera bądź kina, ale my sami jesteśmy reżyserami. W tym sensie w stoicyzmie chodzi o to, żebyśmy zostali sami reżyserami swojego życia, bo sami jesteśmy reżyserami tych obrazów, które się wyświetlają na ekranie naszej świadomości. Ale współczesny człowiek właśnie jest w bardzo dużym stopniu zakładnikiem zewnętrznych obrazów i nie umie sobie sam wyobrażać. Dopóki nie nauczy się sam wyobrażać, dopóki nie zapanuje nad własnym umysłem, nad własnym procesem wyobrażania sobie, siebie i tego, co się nam przydarza i tego, co nas dotyczy, dopóty nie będzie mógł efektywnie praktykować stoicyzmu. Dlatego dzisiaj, żeby praktykować stoicyzm, trzeba się umieć wyjąć. Trzeba się umieć wyjąć z kontekstu elektronicznego. Dlatego bardzo często współczesnym praktykującym stoikom zalecam ascezę elektroniczną. Co najmniej czasową, doraźną, okresową ascezę elektroniczną, w trakcie której taki praktykujący stoik wyjmuje siebie z kontekstu elektronicznego i po prostu nie doznaje żadnych bodźców elektronicznych i poświęca ten czas na spotkanie się ze sobą i ze swoją wyobraźnią, jakby bierze do ręki i zaczyna zarządzać własną wyobraźnią. To jest pierwsza przeszkoda, która mi przychodzi do głowy, kiedy myślę o współczesnej praktyce stoickiej i której sam jako współczesny praktyk stoicki doświadczam. Ja widzę, wiele razy doświadczałem w swoim życiu tego, że w efekcie zaabsorbowania mojego umysłu na skutek zwykłej pracy zawodowej, zaabsorbowania mojego umysłu ekranami różnych monitorów,
W efekcie mój kontakt ze sobą samym i skuteczny w praktykowaniu stoicyzmu doznał pewnego zubożenia. Widziałem to i doświadczałem tych stanów, dlatego uważam, że bardzo świadomie trzeba uczestniczyć w życiu elektronicznym, na tyle, na ile to jest możliwe, wychodzić z niego i na tyle, na ile to jest możliwe, praktykować stoicyzm, skupienie, lekturę, trening umysłu poza doświadczeniem elektronicznym, bo dzięki temu właśnie zyskujemy możliwość bardziej efektywnego zarządzania własnym życiem dzisiaj po stoicku. Więc tak wygląda ta pierwsza przeszkoda. Drugą przeszkodą, którą widzę, jest współczesny model człowieka, bardzo powszechny, który nie był tak powszechny w starożytności, a właściwie bardzo był niepowszechny w starożytności. Mam na myśli ten model, który tu już nazywałem ekspresywistycznym. Model kładący silny nacisk na przeżywanie i wyrażanie silnych emocji. Dziś jest to powszechnie akceptowalny model człowieka. Ja często w tym kontekście używam określenia emocjoholizm. Uważam, że dzisiaj emocje są w popkulturze traktowane jako swego rodzaju używki, tak jak można pić alkohol, palić papierosy, kawę, jako pobudzacz traktować, czy stosować różne energizery swego wszelkiego rodzaju. Podobnie dzisiaj traktujemy emocje, w pewnym sensie jesteśmy stale pobudzeni i to jest powszechnie akceptowany stan. W starożytności tak nie było. Rzymianie mieli duży sceptycyzm do emocji, w ogóle uważali, że uleganie silnym emocjom ma w sobie coś niewolniczego i dowodzi słabości człowieka. Bo silny człowiek to jest ten, który potrafi nad sobą zapanować. Człowiek, charakter w ogóle, istotą charakteru jest zdolność do panowania nad sobą, nie ulegania emocjom. Stąd Rzymianie, którzy publicznie okazywali silne emocje, zarówno negatywne, jak i pozytywne, to był powód do wstydu. My dzisiaj tego nie traktujemy w taki sposób zupełnie. Ja nie oceniam i nie krytykuję współczesnej kultury. Chcę tylko powiedzieć, że ten model myślenia o człowieku, ten model funkcjonowania człowieka, model bardzo emocjonalny, jest trudny, całkowicie nie do pogodzenia z modelem stoickim. A ponieważ ten model jest na każdym kroku i na każdym kroku jesteśmy nim epatowani, na każdym kroku jest on chwalony, to bardzo trudno jest człowiekowi się przestawić na zupełnie inny model myślenia. To po pierwsze, jemu jest się trudno przestawić. Po drugie, kiedy on się sam przestawia, to może się w swoim otoczeniu zetknąć z wyrazami niezrozumienia, odrzucenia, dezaprobaty dla modelu bardziej wyważonego. Mnie w mojej karierze zawodowej często się zdarzało, że taki dystans stoicki był brany jako coś podejrzanego, jako wyraz niezaangażowania i obojętności. A więc o ile w starożytności bycie stoikiem było też przedmiotem powszechnego szacunku i podziwu, o tyle dzisiaj zostanie konsekwentnym stoikiem kimś, kto praktykuje stoicyzm i w efekcie uzyskuje właśnie ten taki rodzaj dystansu w stosunku do tego, co nam się przydarza, zdolność nieulegania silnym emocjom wtedy, kiedy wszyscy inni ulegają tym silnym emocjom, umiejętność spojrzenia na sprawę z dystansem. Ta postawa jest dzisiaj często traktowana podejrzliwie. I taki praktykujący współczesny stoik musi się liczyć z tym, że czasami będzie się mógł spotykać z ostracyzmem nawet. Więc to jest, wydaje mi się, kolejna przeszkoda na drodze współczesnej praktyki stoickiej, ale każda epoka ma inne wyzwania, że tak powiem. Nasza epoka ma właśnie takie. To nie zmienia postaci rzeczy w jednym wymiarze, najważniejszym, że stoicyzm w określony sposób praktykowany, wymagający pewnego sposobu myślenia o sobie i o świecie, ten stoicyzm cały czas daje nam w efekcie to samo. Uczucie spokoju, dobrostanu i spełnienia. I wszystkim, którzy mnie dzisiaj, teraz słuchają, bardzo gorąco rekomenduję praktykę stoicką, bo ona naprawdę się sprawdza. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.